na plaży Belvedere. Dziś chcę wylecieć gdzieś, gdzie nikt nie pozna mnie. Spędzać tam z tobą całe dnie, pijąc na plaży. Witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj sobie uprawiam pod siew na działeczce 80 arów. 80 arów na działce po jęczmieniu. Tutaj mamy działkę. Sobie oczywiście uprawiam Amazonką, bo nie mamy agregatu, pozbyliśmy się agregatu. Jeżdżę sobie tak koło 4 na godzinę. Wiecie, zasypuję sobie bruzdy, tak w miarę równam ten teren, żeby to w miarę jakoś wyglądało. Oczywiście całego pola nie robię, bo trochę strata paliwa, a jak wiecie, nadeszły takie czasy, że trzeba jak najbardziej oszczędzać, więc też i tak robię, tylko objeżdżam dookoła, poprzeczniaki, wiecie, poprzeczniaki zrobię i jadę na kolejne, bo nie ma sensu. Bo resztę to się jakoś uprawi, bo to jest w końcu brona wiernikowa z siewnikiem, żeby uprawić. Wczoraj już zaczęliśmy siać, znaczy no ja tam nie zacząłem, tylko tata pojechał. Ma sejem siać, a ja pojechałem tym zestawem uprawiać. No, uprawić dookoła, wiecie o co chodzi. Wczoraj pojechał siać żyto. Mam taki kawałek malutki. Na żyto chcieliśmy na kiszonkę. Bo jednak hodowla się zwiększyła i jednak trochę brakuje tej masy, tej trawy cały czas, więc trzeba jakoś się wspomagać. Tak samo i plan jest na sianie kukurydzy na ten rok, co właśnie teraz przychodzi. To teraz będzie, żeby zasiać kukurydzę, taką niedużą działeczkę, tam ponad hektar, i jednorzędówką, wiecie, sobie skosić, tak dla siebie, nikogo nie najmować, tylko tak dla siebie. Tym by się kosiło 312, a tym wielkim by się kosiło. O kurde, odkleiło się. Kurde, powiem wam, tak nieprzyjemnie robić od tego brzegu, bo tak, nie dość, że przy granicy to się zawsze a to zwęzi ten pług, a czasami kółko wejdzie za głęboko i za dużo ziemi wywali, wiecie, takie górki się porobiły, nierówności terenu. No i właśnie ja to równam. Tak wam powiem, że centralnie na sam środek idzie cała ta kurka i cały czas praktycznie mi się zapycha. Muszę kontrolować, dlatego tak non stop zerkam do tyłu. Dlatego tak cały czas zerkam do tyłu. Musicie mi to wybaczyć, że tak cały czas tutaj kontroluję.
ale no niestety taka kolej rzeczy. Tu jeszcze sobie poprzecznik zrobię. Mam ustawione 750 obrotów w kawałku, 1750 obrotów na silniku, żeby wiecie, trochę jednak to wzruszyło. A jak sami widzicie, może nie widzicie, bo u was to od razu widzicie całą bronę, a tak jak ja z przodu, zresztą będziecie mieli tak samo założę kamerę na głowę, też będziecie widzieli, jak to wygląda moimi oczami. Tak. Z tyłu to po bronie ładnie to wygląda wszystko. Akurat tak jakby całe pole uprawił, to można było od razu siać. Ale jeśli chodzi o samą orkę, no to ładnie się orało. Jak tutaj ja orałem, to ładnie się orało, wszystko ładnie, pięknie. Tylko teraz takie skiby się pożnęły, znaczy no, żnęły się trochę skiby miejscami, gdzie była rędzina. I trochę tak to, takie bryły się porobiły niestety. Ale po bronie to ładnie wszystko pięknie wygląda i mówię wam, można było to siać od razu. A tak to trzeba będzie broną, jeśli chodzi o sianie, będzie trzeba jeździć trochę wolniej, żeby to przemieszało, wiecie o co chodzi, żeby to przemieszało, żeby nie było jakichś tam podskoków. Wiadomo, jeszcze będziemy wałować, będę wałował w tym roku, bo coś mi się wydaje, że niezbyt dobre warunki będą na ten rok, chociaż może i mi się wydaje, może będzie dobrze, ale... Dobra, jedziemy na kolejną działkę. Mam tutaj niedaleko. Powiem wam, że ten zestaw trochę waży i tak miejscami to ten ciągnik ma problem taki trochę z tym, ale jest w miarę dobrze. Jeśli chodzi o jak opuszczę i chodzi o uciąg, to jest idealnie. Nie potrzeba więcej koni. Ciągnik idealnie daje sobie radę. Teraz tak, czekajcie, tu mam, jak ta granica idzie, chyba tak, z tego co, o kurde, bez napędu ni hu hu. Dobra, opuszczamy sobie rolę. A co nam się włączyło? A, bo automat miałem, no tak. Dobra. Ustawiam sobie na ręcznym gazie 1000 obrotów, żeby wiecie, żeby nie było problemu później ze startem. No jak ktoś to sobie wystartuje, bez problemu, nie zdusi. A wczoraj miałem taką sytuację, że zdusiłem ciągnik. Nie. Wiecie, podnosiłem, robiła się górka, podnosiłem cały czas do góry, ale widocznie tam się pod broną zakleiło, już tak się nawet na włóce tak samo pewnie się zapchało i nie miało już siły nawet kręcić i ciągnik nie dawał rady. Zdążyłem tylko delikatnie podnieść do góry i ciągnik mi zgasł. Jednak jest trochę tej ziemi do przekręcenia, trochę roboty robi. A ciekawy jestem, ile tutaj spalanie wychodzi na godzinę. O kurde, tu nie mam zresetowane. Dobra, zresetuję sobie. Wam powiem mniej więcej ile. Tak mi się wydaje, że tak na oko, no znowu bardzo ciężko to nie ma. Bardzo ciężko też nie ma. Choć miejscami, gdzie jest jakiś dołek i gdzie jeszcze, bo u nas powiem wam, że strasznie padało, i u nas, gdzie miejscami jest rędzina czy jakiś dołek, najgorzej to jak jest glina i jeszcze woda stoi, oj, to już jest katastrofa, wtedy ciągnik ma bardzo ciężko.
i w takich miejscach wtedy obroty mu spadają, wtedy czuć, że ma ciężko. Ciężko ma nawet uciągnąć to, ale to też go wtedy tak nie bardzo męczę. Podnoszę mu do góry, żeby lekko szedł. Już wolę, żeby tam delikatnie zrobiło powierzchu, niż ma robić na jakąś głębokość nie wiadomo jaką. Oczywiście tak samo sobie ją spłyciłem, bo ona była cały czas ustawiona pod siew. Wiecie jak to, pod siew to tak troszkę głębiej była zawsze ustawiona, a i też było przed siewem zawsze uprawiane ekspomem. I tak to wyglądało, że wszystko ładnie, pięknie szło. A teraz jak nią uprawiam, to jak była ustawiona na sianie, to uwierzcie, że tak głęboko chodziła, że no kurde, ciężko było ją uciągnąć. Robię poprzeczniaki na działce 4 hektary. No i wiecie, i tutaj jest fajnie, bo jest duże pole, ale to pole, no właśnie, to pole to jest normalnie dzieło artystyczne. Tak, jeden kawałek jest 3 hektary. Przy samej drodze tutaj u góry, gdzie ja robię, jest połączenie z kolejnym. I tutaj przy drodze mam około 20, może 30 arów tutaj u góry właśnie. A znowu jest tak samo pole sąsiada i nasze kolejne. I wiecie, trzeba tak przejeżdżać, robić, i jak orałem, no to wiecie, no się orało tak jak się dało. Teraz trzeba jakoś to uprawić. No i niestety przypadło na mnie, że ja to muszę uprawiać, no ale nie jest tak źle. Dobrze, tata nie musi uprawiać. No jeszcze sobie tutaj parę razy przejadę. O, chyba on się nie załączył. Trzeba ręcznie. Ja uprawię tutaj na miarę możliwości. Jak tylko mogę, to sobie uprawię. Wiecie, im lepiej teraz uprawię, tym lepiej będzie siać, tym lepiej później to będzie wyglądało, niż mam zrobić tak na... O! Właśnie, o tym mówię. Weszła za głęboko. Prawie stanął mi ciągnik. To jest właśnie minus kurde tego, że teraz tak samo tak głęboko wejdzie. O! Aż kurde staje ciągnik. Tu nie będę go spłycał, bo muszę to wyrównać. Bo tutaj nie robiłem poprzeczniaku, bo nie chciało mi się. Zrobiłem i wiedziałem, że później broną mi tak to prawie zasypę i będzie dobrze to wyglądało. Także nie widzę problemu. Dobra, pogadałem trochę, więc co, no ja nie będę przedłużał, trochę pogadałem, trochę głupot, trochę tego. To co ja robię dalej, a was może nie proszę, tylko zapraszam na kolejny odcinek już z siewu nowym nabytkiem. Jeszcze nie było go na kanale, sami zobaczycie co mogliśmy kupić. Od razu mówię, jest maszyna konkret. Praktycznie wszystko ma.
konfigurację ja robię, więc jest na full wypasie. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, w kolejnym filmie. W kolejnym filmie zapewne z siewu. Także no co, zapraszam do zostawienia łapki. Subika możecie też zostawić, nie to motywuje. Was nic nie kosztuje. Wiecie. No i bez przedłużania. Dzięki, na razie, szaleczka.